Szanowni Państwo, Szanowni Radni, otwieram 41. sesję Rady Gminy Pola Krzysztoforska, na której to serdecznie witam wszystkich radnych, witam Pana Wójta, witam Pana Zastępcę, witam również Pana Sekretarza, jak i Pana Skarbnika i Panią Teresę Protokolanta naszych posiedzeń. Proponowany porządek posiedzenia to otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. I w tym momencie stwierdzam kworum. Wszyscy są. Punkt drugi. Przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy, w tym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoforska w zakresie zasad naliczania oraz ściągalności podatków i opłat, zasad udzielania umorzeń za drugie półrocze 2012 roku i w pierwszym półroczu 2013 roku. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2013. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Krzysztoforska. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy oraz zmiany uchwały nr 2 łamane przez 6 łamane przez 10 Rady Gminy Wola Krzysztoforska z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Wola Krzysztoforska. Punkt dziewiąty. Sprawozdanie z wykonania uchwał oraz informacja o działalności wójta gminy w okresie między sesjami. Punkt dziesiąty. Interpelacje i zapytania. I punkt jedenasty. Zakończenie obrad. I w tym wypadku proszę o przegłosowanie porządku posiedzenia. Kto jest za przyjęciem? Ja cały czas jednak będę opcjonała, że przepraszam za zmianą tego punktu siódmego, bo tam jest podjęcie tej uchwały w sprawie odwołania. Uważam, że powinno być podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji. No, po uchwale jest taki zapis. W związku z rezygnacją. Proszę Państwa, ja z tą uchwałą, jak dyskutowaliście na komisji, jeszcze raz byłam z tą uchwałą u Pani Radcy i ona podpisała taką wersję, ponieważ Rada powołuje i Rada odwołuje, a w paragrafie pierwszym jest napisane w związku z rezygnacją złożoną na sesji i tak dalej przez przewodniczącą. Tu jest. Ja rozumiem, tylko niemniej jednak cały ten urządek wisi u nas, każdy go czyta, no i wynika z tego, że ktoś nie odwołuje. To jest znaczenie nie prawda. Ale nie, no tak jak mimo złożenia rezygnacji, tak cię Rada musi odwołać. Tak, ale ja naprawdę prześledziłam, nawet mam tutaj przy sobie tableta, prześledziłam bardzo wiele takich porządków i było normalne w samym związku z rezygnacją w porządku. Także porządku, chodzi o porządek. Tak, dokładnie chodzi mi o porządek, który powinno być napisany w związku z rezygnacją, bo każdy czyta to i wynika, że ktoś mnie odwołuje, powołuje, a ja jednak zrobiłam rezygnację. Więc to tak. Jak się nie można dopisać tego wyrazu? Jest uchwały zapisane, ale uchwały nikt nie czyta. Każdy natomiast czyta porządek. Każdy przychodzi. No i ja nie widzę powodu, żeby nie zapisać w związku z rezygnacją. Ale już jest na tablicy ogłoszeń i tak dalej, także. Ja tu publicznie mogę dodać, każdy może wejść w blążek w związku z rezygnacją Pani Przewodniczącej, ale jest taka procedura, że taki musi być zapis, także. Czyli proszę. Zmieniamy ten punkt, podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej w związku z jej rezygnacją. Dopisujemy to? No nie możemy w tej chwili dopisać, jeżeli jest na tablicy ogłoszeń, już tak, ja tak
jest podpisany. Ja tak uważam. No to dobrze, a jeśli dokładamy jakiś punkt, którego nie ma na papierze ogłoszeń, to może... No to ja nie widzę problemu. Nie, można. Można dopisać. Zdaniem. Jeżeli rada zgłosi, radni wyrażają taką zgodę, nie listy. Przegłosuj, kto jest za dopisaniem iść. Kto jest za dopisaniem? Proszę bardzo. Jest przegłosowany. Rada zdecydowała. Jednogłośnie. W związku z rezygnacją. Chcesz coś powiedzieć? Do porządku, tak? Proszę. Chodzi o czytając ten protokół i to jest taka nie moja uwaga, bo ja byłem na sesji, nie wiem jak to była, uwaga tych z zewnątrz, że w sprawie podjęcia uchwały w sprawie podatku. Rada podjęła uchwałę, a uchwała została wyrównana jak przez wójta. I to tak śmiesznie zabrzmiało. W protokole zresztą to jest zapisałem, no i nie oglądają go niektórzy. No i dlatego to jest. Uważam, że to jest trochę tak nie do końca. Uchwała może uchylić wojewoda z tego co mi wiadomo, ale nie. No, uchwała w sprawie podatku, bo była przegłosowana, była podjęta, później to no, że niezgodnie jak gdyby, bo ja sam jak gdyby wnioskowałem, a wtedy komisja przynajmniej się tam pięcioro czy pora razy. Dlatego tak to trochę no, tak zabrzmiało, tak jak powiedziałem, nie? Ale to taka moja uwaga. Ale żeśmy głosowali po twoim wniosku, po przegłosowaniu no, twojego tak, wniosku. Wniosek panie radny, tak. nie uchwała. No, ale została przegłosowana. Ostatecznie uchwała również została przegłosowana przez radę. Nie, no nie, panie wójcie, no taki jest odbiór, dlatego ja miałem takie sygnały, zrobili do mnie i wniosek był złożony w trybie nieformalnym i to tak, zostało zakwestionowane, natomiast uchwała została przegłosowana, została przyjęta to dlatego przegłosowana, a później to zostało... Poprawka przez wójta wniesiona. No nie, no to tak na przyszłość. No, proszę bardzo, przegłosujmy porządek dzisiejszego posiedzenia. Tak to zabrzmiało i pójdzie na to, że tak się z tą zmianą, z tym zapisem, w związku z rezygnacją pani przewodniczącej. Kto jest za przyjęciem? Proszę bardzo. Cały porządek. Dobrze, dziękuję bardzo. Wszyscy jednogłośnie. I teraz pan Oczywo prosił o udzielenie głosu. Szanowni radni, ja prosiłem o udzielenie głosu na chwilę. Ja po prostu chciałem w tej chwili podziękować wszystkim, którzy oddali ostatnią posługę mojej mamie dzień przed Wigilią. Po prostu Bóg zapłać Pan. Po prostu spełniamy swój chrześcijański obowiązek z wyrazami współczucia dla osób, którzy właśnie żegnają tak bliską osobę. Proszę bardzo, teraz jeszcze przegłosujmy protokół z poprzedniej sesji. Kto jest za przyjęciem? Jeszcze moment, tak? Bo to jest problem nieścisły. Ja przyznam, że dopiero niedawno to ja założyłam właśnie. Proszę na stronie 8. Od góry. Radny Ryszard Olejnik pytał o tereny, gdzie mogą być usytuowane wiatraki. Zastępca wójta powiedział, że jest to teren. Tak, dlatego, że miałaś dopytać jeszcze. Dopytać nie było. Nie ma być, że coś tu jednak. Czyli to będzie uzupełnione. Tak, uzupełnione, także nie ma problemu. Nie było jeszcze wtedy. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji? Wszyscy jednogłośni, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego, sprawozdanie z działalności Komisji Rady. Proszę bardzo, Komisja Zdrowia. Panie Wójcie, Komisja Zdrowia nie obradowała, ale ja osobiście uczestniczyłem 11 w podsumowaniu projektu Cywilizacja Społeczna organizowany przez GOPS i może kilka słów na ten temat powiem. To było na 25 osób, 15 kobiet, 10 mężczyzn i to było tak. W magazynie z obsługą wózków jezdnych ukończyło 5, handlowiec z nowoczesną obsługą kasy fiskalnej 6, pracownik handlowo-płacowy 5, kucharz z elementami dietetyki 5 i spawanie metodą Mi'kmaq, szkolą i na które tam zostały, na podsumowanie zostały wręczone dyplomy i certyfikaty ukończenia kursów, które wręczył pan Marek Pogodny. Następnie 17 grudnia uczestniczyłem wspólnie z panem zastępcą przewodniczącym, panem sekretarzem w podsumowaniu konkursu literackiego o tematyce antyalkoholowej.
I może tylko powiem, że klas literackich 25, klas plastycznych 37. Zainteresowanie jest duże wszystkich szkół. Nagrody są dosyć rzeczowe i naprawdę jest duże zainteresowanie. I teraz może jeszcze odczytam plan pracy. Plan pracy Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. Pierwsze, opiniowanie projektu uchwał Rady Gminy. Drugie, zorganizowanie choinki świąteczno-noworocznej dla dzieci niepełnosprawnych. Zapoznanie członków Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego ze zmianami przepisów dotyczących pomocy społecznej. Zapoznanie członków Komisji ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok. Zapoznanie członków Komisji ze sprawozdaniem działalności Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Omówienie projektu gminnego profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok. Podjęcie działań dotyczących dożywiania. Zapoznanie członków Komisji z informacją o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy. Wydanie opinii dotyczących projektów uchwał przygotowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Komisję Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Zapoznanie członków Komisji z informacją dotyczącą funkcjonowania niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu gminy. Zapoznanie członków Komisji z informacją dotyczącą stanu czystości na terenie gminy. Zapoznanie członków Komisji z informacją dotyczącą stanu przeciwpożarowego na terenie gminy. Zorganizowanie ogniska i zabawy dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne. Współpraca z innymi komisjami. Proszę o przegłosowanie. Proszę bardzo. Czy ktoś ma jakieś jeszcze dodatkowe pytania? Czyli proszę, przegłosujmy przedstawiony plan pracy przez pana przewodniczącego. Kto jest za? Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Komisji Oświaty. Komisja Oświaty nie odradowała, ale skoro już tu jestem, skorzystam i przedstawię plan pracy Komisji Samorządowej Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Wola Chrztopolska na pierwsze półrocze 2014 roku. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy, opiniowanie projektów zmiany w budżecie gminy na rok 2014, wizytowanie, ocena pracy i funkcjonowanie nowego placówek oświaty, gimnazjów, szkół podstawowych, na przedszkoli, współpraca z Gminnym Centrum Kultury oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami kulturalno-oświatowymi działającymi na terenie gminy Wola Chrztopolska, współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie gminy, inicjowanie działań propagujących osiągnięcia gminy w zakresie oświaty, kultury i sportu, wizytowanie świetlic działających na terenie gminy, współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy i współpraca z pozostałymi komisjami Rady Gminy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, przegłosujmy panu pracę Komisji Oświaty. Kto jest za? Dziękuję bardzo i proszę jako przewodnicząca Komisji Budżetowej. Ostatni raz Komisja Budżetowa obradowała raz dzisiaj. Na posiedzeniu, żeśmy omawiali uchwały budżetowe na dzisiejsze posiedzenie Rady i tak w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu w budżecie gminy na rok 2013 wydano opinię pozytywną. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wola Chrztopolska też podjęto opinię pozytywną. I w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie deklarowano w ubiegłym roku, też wydano opinię pozytywną. Było kilka pytań, ale ja myślę, że teraz na sesji na spokojnie będzie można jeszcze raz poruszyć te sprawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I korzystając od razu też przeczytam plan pracy Komisji Budżetu Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Wola Chrztopolska na pierwszy półrocze 2014 rok. Opiniowanie projektu uchwał Rady Gminy, opiniowanie projektu budżetu gminy i zmian w budżecie na rok 2014, opiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2013, promowanie gminy, wprowadzanie nowych inwestycji, opiniowanie inwestycji gminy, zapoznanie komisji z realizacją założonych zadań przez organy pozarządowe, które dostały dotację z budżetu gminy, opiniowanie wniosków dotyczących zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, gospodarka mieszkaniowa, opiniowanie inwestycji modernizacji dróg oraz opinia o ich wykonaniu,
zapoznanie członków komisji z przebiegiem prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego oraz zaplanowanie inwestycji w tym zakresie, współpraca z pozostałymi komisjami Rady Gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem przedstawionego planu pracy przez Komisję Oświaty? Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję. Budżetu, przepraszam. Budżetu. Przepraszam. I proszę Panią Przewodniczącą Komisji Oświaty. Rewizyjnej. Pani Przewodnicząca. Kupię się i sobie Szanowni Radni i goście. Komisja Rewizyjna miała dwa posiedzenia. Jedno 14 listopada, drugie 17 grudnia. Tematem kontroli z 14 listopada był zakres zasady naliczania oraz ściągalności podatków i opłat oraz zasady udzielania umorzeń za drugie półrocze 2012 roku i pierwsze półrocze 2013 roku. Tematem drugiej kontroli była realizacja inwestycji gminnych w 2013 roku pod względem finansowym oraz wykonanie ich jakości. Protokół z tej ostatniego posiedzenia będzie przedstawiony na następnej Radzie, ponieważ jest tylko on na dzień dzisiejszy. Projekt jest roboczy. Ja może zapoznam Radę z tym protokołem z kontroli przeprowadzonej dnia 14 listopada 2013 roku w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Wola. Tematem kontroli: kontrola w zakresie zasad naliczania oraz ściągalności podatków i opłat, zasad udzielania umorzeń za drugie półrocze 2012 roku i pierwsze półrocze 2013 roku. Myślę, że radni się wszyscy zapoznali. Z tym, że ja tutaj może powiem, że nastąpiła zmiana trzeciego wniosku, dlatego że pan skarbnik podczas analizy tego protokołu doszedł do wniosku, że tutaj były podane przez panie z referatu błędne dane odnośnie tam ściągalności opłat za śmieci i wodę. To może ja tylko przeczytam wszystkie wnioski. Wnioski pokontrolne. Po dokonaniu kontroli z zakresu zasad naliczania oraz ściągalności podatków i opłat, zasad udzielania umorzeń za drugie półrocze 2012 roku i pierwsze półrocze 2013 roku, Komisja nie wnosi zastrzeżeń w zakresie zasad naliczania oraz ściągalności podatków i opłat i ich umarzania w drugim półroczu 2012 roku i w pierwszym półroczu 2013 roku. Komisja wnioskuje o kontynuację weryfikacji powierzchni podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, to jest powierzchnie mieszkalne i zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. I w związku z nowym wspólnym programem komputerowym pod nazwą Groszy dla wszystkich podatków i opłat, Komisja wnosi o poinformowanie Rady, na jakim etapie jest jego wdrażanie w Urzędzie Gminy. Takie wnioski. Chyba są jakieś pytania ewentualnie do protokołu, czy to można? Czy są jakieś pytania? Nie ma. Proszę bardzo, może projekt uchwały Pani Przewodnicząca przeczyta. A ja mam, nie mam projektu. Razem z protokołem. Uchwała numer 49 Rady Gminy Wola Krzysztofowska z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofowska. Na podstawie artykułu 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy oraz paragrafu 66 ust. 3 statutu gminy Wola Krzysztofowska, Rada Gminy Wola Krzysztofowska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przeprowadzonej w dniu 14 listopada 2013 roku kontroli Urzędu Gminy Wola Krzysztofowska w zakresie zasad naliczania oraz ściągalności podatków i opłat, zasad udzielania umorzeń za drugie półrocze 2012 roku i w pierwszym półroczu 2013 roku przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dobrze, dziękuję bardzo i proszę bardzo, przegłosujmy przedstawioną uchwałę. Kto jest za przyjęciem? Wszyscy jednogłośnie. I jeszcze proszę tak, o... Ja może przedstawię plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wola Krzysztofowska na pierwsze półrocze 2014 roku. Wiadomo, że jednostką kontrolowaną jest Urząd Gminy. Ja tylko może przeczytam przedmiot i termin kontroli. Miesiąc styczeń 2014 roku. Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy, zarządzeń Gminy, skargi wniosków
za drugie półrocze 2013 roku. Na miesiąc luty tematem kontroli działalności jest działalność statutowa i wykonanie planu finansowego za 2013 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki, Koła Gospodyń Wiejskich, Orkiestry. Miesiąc marzec, kontrola wydatków poniesionych na ochotnicze straże pożarne w 2013 roku, w pierwszym kwartale 2014 roku. Miesiąc kwiecień, kontrola produkcji wody w odniesieniu do sprzedaży, kontrola opłat za ścieki oraz za odbiór śmieci w 2013 roku i pierwszym kwartale 2014 roku. Miesiąc maj, kontrola należności podatkowych oraz udzielonych umorzeń za drugie półrocze 2013 roku i pierwszy kwartał 2014 roku. Miesiąc czerwiec, kontrola wykonania budżetu za 2013 rok. Czy są jakieś może wnioski do tego planu kontroli? Może ktoś z radnych ma jeszcze jakiś temat? Nie ma, także proszę bardzo, przegłosujmy. Kto jest za przyjęciem przedstawionego planu pracy? Komisyjny, wszyscy jednogłośnie, więc pracy. Przechodzimy do punktu następnego. Ja może tylko odniosę się, bo tutaj jakby padło pytanie odnośnie tych programów, więc jeśli chodzi o tą wodę, to już jakby wszystko wróciło do normy, wszystko tam zostało naprawione, pomagały dwie panie tutaj, które były na stażu i dzisiaj już jakby inkasent chodzi zgodnie po prostu z rozkładem, nie ma po prostu już opóźnień i tutaj wszystko jest dobrze. Chwilę to trwało, ale no niestety tak musiało to być. Także wszystko wróciło do normy. Dziękuję bardzo i proszę o punkt czwarty, czyli zmiany budżetu i budżecie. Poproszę o wystąpienie. Proszę Państwa, jeśli chodzi o te zmiany budżetu i budżecie gminy na rok 2013, to tutaj niewiele się zmieniło, z jedną z takich głównych zmian, ale tutaj chodziło nam o uporządkowanie stanu zadłużenia, a to związane z tym, że pierwotnie planowana pożyczka na Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację domów ludowych w Glinie, Woli Rocznickiej i Laskach była planowana na kwotę 430 tysięcy. Ostatecznie zostało wykorzystane 417,579 groszy. W związku z tym o kwotę 12,499,21 zmniejszył nam się deficyt, a więc różnica pomiędzy dochodami i wydatkami. No i w związku z tym również zaciągnięte pożyczki. I to mówię, deficyt mniejsza, pożyczka ze 430 na 417,579 i co z tym jest związane w przyszłym roku? O tyle będzie mniejsza rata, zamiast 430, 417 do składki. Z innych zmian, to w uzasadnieniu właśnie zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne, ta modernizacja i wyposażenie domu ludowego w gminie Woli Rocznickiej i Laskach o te 12,499,21, to jest tam paragraf z końcówką 8. Dalej mieliśmy, proszę Państwa, modernizację pomieszczeń przy szkole samorządowej w Woli Krzysztofowskiej. Pierwotnie na to zadanie było 40 tysięcy, po przetargu było to 22,600. Także 17 tysięcy tam się pozostało i tutaj chcemy to przeznaczyć, jak mamy napisane, zakup materiałów i wyposażenia również w tym przedszkolu 14,600 i głównie tam będą kupione bebelki, reszta no to jest, będzie stanowiła taką rezerwę. I 2400 zł z tych 17 przeznaczyliśmy na zakup usług remontowych, remont wentylacji w szkole podstawowej w Paźniewicach. Pierwotny zakres tego był po prostu mniejszy, ale tam się okazało, że w kotłowni po prostu jakiś kanał, który miał być, nie istnieje, trzeba go dodatkowo wykonać. I to są te główne zmiany. Także dochody wynoszą 38 715 335,68.
groszy i wydatki 42 944 953 zł 71 groszy. Ten deficyt, a więc ta różnica